Monika Andrzejczak, dzień dobry. Przed nami kolejna mroźna noc, ale już nie tak zimna jak miniona. Najbliższa jeszcze ze spadkami temperatury do minus 10 stopni. Więcej chmur będzie na południu i zachodzie Polski, popruszy tylko na wschodzie Podkarpacia. Za to w wielu miejscach uważajmy na marznące mgły, a wiatr trochę mocniejszy jedynie nad morzem. Przed południem w centrum i na wschodzie jeszcze zobaczymy słońce, natomiast na zachodnich krańcach zaczną się pojawiać opady śniegu, deszczu ze śniegiem, które mają się zamieniać w deszcz albo marznący deszcz, więc przy zachodniej granicy jutro bardzo się pogorszą warunki jazdy. Silniej powieje nad morzem, na północy kraju i w górach. Po południu deszcz ze śniegiem, deszcz i gołoledź mogą się pojawiać od zachodniego Pomorza aż po Dolny Śląsk. Nad resztą kraju chmury i przebłyski słońca. Pogodniej przy wschodniej granicy, zwłaszcza na Podlasiu i tam najzimniej, minus 4 stopnie, a na zachodzie mróz odpuści. Wiatr południowo-wschodni, nad morzem, na północy i w górach silniejszy, nawet porywisty. Ciśnienie będzie spadało. W środę na zachodzie deszcz, od centrum po wschód kraju śnieg albo mieszane opady, aż po marznący deszcz. Wysoko w górach przybędzie śniegu. Lokalnie na zachodzie mglisto, na północnym wschodzie i przy granicy jeszcze ujemna temperatura, poza tym cieplej. W czwartek już wszędzie powyżej zera, na południowym zachodzie może błyśnie słońce, poza tym miejscami będzie padał deszcz, na Podlasiu mieszane opady, a wysoko w Tatrach śnieg. Najmocniej powieje w zachodnich regionach i nad morzem oraz w górach. W piątek nadal ciepło, ale wszędzie wietrznie. Do zobaczenia.